W ostatnich latach konsumpcja mięsa utrzymuje się na poziomie około 80 kg na osobę rocznie. Współczesne trendy na rynku powodują, że polscy producenci żywności stają przed nowymi wyzwaniami. Coraz częściej konsument poszukuje produktów lokalnych. Wysoką jakość wędlin można uzyskać m.in. dzięki naturalnym i tradycyjnym metodom jego przetwarzania. Taką możliwość daje m.in. prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej lub też rolniczego handlu detalicznego. Żeby rozpocząć rolniczy handel detaliczny, musieliśmy oczywiście przystosować pomieszczenie, kupić odpowiedni sprzęt i złożyć wniosek do weterynarii. No, musieliśmy zrobić pomieszczenie łatwo zmywalne, chłodnie jakoś tam zapewnić, żeby to mięso leżało w odpowiednich warunkach. Musieliśmy zapewnić warunki takie, żeby była droga wejścia i droga wyjścia, żeby się nie wracało. Mamy maszynkę do mielenia mięsa, mieszałkę, nadziewarkę. No i kupiliśmy jeszcze taki duży garnek 100-litrowy do odparzania tego mięsa i gotowania. Zaczęliśmy od tego, że był dłuższy czas niska cena świń. No i myśleliśmy, co tu zrobić, żeby po prostu jakoś dochodowo to wychodziło. No i wpadliśmy na pomysł, że będziemy sami to przerabiać. Zrobiliśmy te dwa pomieszczenia, które mamy i zgłosiliśmy to do weterynarii i od kwietnia działamy jako rolniczy handel detaliczny. No plus jest taki, że na pewno ze sprzedanego świniaka jest większy zysk. Minus jest taki, że jeszcze za mało sprzedajemy. Przeważnie ludzie przyjeżdżają do nas i u nas kupują na miejscu. Kilka razy byliśmy na jarmarku jakimś i tam sprzedaliśmy. Mięso pochodzi z własnej hodowli, które nadal hodujemy. Tuczniki wieziemy na ubojnie, schłodzone mięso przywozimy i rozbieramy tutaj na poszczególne elementy. I później przetwarzamy to na kiełbasy i gotowe wyroby. Pracujemy wszyscy, ja, mama, brat, tata i siostra czasem nam pomaga jeszcze. Całą procedurę produkcji nadzoruje mama, dodając wszystkie przyprawy i doprawiając wszystko tak jak kiedyś się nauczyła. Później to wędzimy i kiełbaski jeszcze odparzamy. Punkt sprzedaży mamy przy masarni. Ludzie przyjeżdżają i kupują nas na miejscu. Czasem jeździmy po wydarzeniach typu wystawy, no i tam handlujemy. Staramy się mieć wyroby w każdy czwartek tygodnia. Przetwarzamy średnio około 70 kg mięsa. Dzięki RHD mamy możliwość znakowania własnego mięsa. Mamy ustalone swoje etykiety, składy produktów, alergeny, termin ważności. W planie jest przejście na MOLA i zwiększenie produkcji na większą skalę. W produkcji wyrobów tradycyjnych czy regionalnych, czy gdzieś tam u rolników, no to wędzenie jest często realizowane niewłaściwie. Pierwsza rzecz to jest przygotowanie drewna. Pobór drewna powinien być przewidywany przynajmniej na rok czasu, żeby to drewno wyschło po ścięciu, okorowane. Nie wolno wędzarni palić otwartym płomieniem. Drewno powinno się żarzyć, czyli chodzi o to, żeby w palenisku czy nad paleniskiem nie wytwarzać temperatury powyżej 420-450 stopni. Małe gospodarstwa rolne, które nie uzyskują zadowalającego wyniku ekonomicznego z własnej produkcji rolnej, mogą poprawić dochodowość poprzez sprzedaż produktów z własnego gospodarstwa lub małego zakładu prowadzonego przy gospodarstwie. W skupie średnia cena tucznika za kilogram to 5 zł i 70 groszy. Ze 120 kg żywca można dostać nieco ponad 650 zł. Prowadząc działalność przetwórstwa mięsa, z jednego tucznika możemy wytworzyć około 70 kg wędlin, które po sprzedaży dadzą nam 4 razy więcej. Na początku było to takie trochę prozaiczne, bo zaczęliśmy od paru sztuk przerabianych we własnym tutaj gospodarstwie i rozprowadzaniu je znajomym. No to rozchodziło się bardzo szybko i bardzo, że tak powiem, pozytywny to miało oddźwięk. Więc postanowiliśmy w 2012 roku postawić na rozbudowę masarni, na wybudowanie masarni. Na początku było w ogóle zajście do urzędu gminy, czy możemy w ogóle tutaj wybudować tą masarnię. A później dalsze kroki właśnie były w kierunku lekarz weterynarii.
My troszkę tutaj poszliśmy dalej, bo nasza masarnia jest trochę taka bardziej rozbudowana, także spełnia warunki jeszcze wyższe, ale nie staramy się o to, aby nasze wędliny były w całym kraju. Tutaj w zupełności nam to wystarcza, sprzedaż na tym terenie. Zawozimy swoje świnie do pobliskiej rzeźni, gdzie świnie zostają ubijane, później schłodzone, przywozimy tutaj do masarni. Dodajemy tylko sól, pieprz, majeranek, czosnek do swoich wędlin, które przyprawiamy. I uważam, że to jest bardzo dobra droga, bo jednak ludzie doceniają to, że to jest zdrowe, świeże, naturalne. Mam takie kiełbasy jak biebrzańska polcówka czy podsuszana. One leżą długo, nawet mogą leżeć i pół roku. Ale to już jest kwestia klienta i kto jak sobie życzy. Oczywiście nad procesem produkcji czuwam ja. Jestem tutaj codziennie nadzoruję pracę. Również uczestniczę w tej pracy. Jestem właściwie takim menadżerem, pracownikiem. Wszędzie po prostu jest mnie pełno. Muszę czuwać nad tą masarnią, aby ona dobrze prosperowała, dobrze pracowała. No i przede wszystkim postawiliśmy ją po to, aby zarabiać. To są dodatkowe pieniądze do gospodarstwa. Wspólnie z mężem prowadzimy gospodarstwo, w którym jest trzoda chlewna i z tej trzody właśnie robimy nasze wędliny. Z tego względu, że współpracuję z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, również z KOWR-em, oni to właśnie promują mnie i przez to, że ja uczestniczę w różnych konkursach, oczywiście to jest bardzo dobre, no bo zdobywam pierwsze nagrody, także no to jest dla mnie duże wyróżnienie, no i duża przede wszystkim promocja dla mojej masarni. Ja pracuję w masarni, mąż prowadzi hodowlę trzody, syn nam również pomaga, rozwozi mięso, jak trzeba również pisze faktury czy składa wędliny. Na miejscu sprzedajemy wędliny przy masarni, przy Pakowie. Również mamy swój sklep w Białymstoku, gdzie też to bardzo dobrze się rozwinęło. Również sprzedaję tam różne produkty od moich zaprzyjaźnionych koleżanek, które mają bardzo dobre wyroby. Jednym z wymogów jest badanie mięsa, badanie w kierunku różnych chorób, badanie WWA, to jest na benzopireny. Również mamy badanie stołu, badanie ścian, no, badanie wody. No, to są takie podstawowe badania, gdzie w każdym zakładzie one muszą być spełnione i muszą być wykonywane. Związane z higieną, z dobrą praktyką tej masarni. Nasze wędliny dajemy do różnych sklepów, także one muszą posiadać badania, ale również ja nie posiadam tylko badań, jednak mam jeszcze i certyfikaty jakości, także tym oczywiście mogę się poszczycić. Produkujemy trzodę 30 lat. Całość zbóż poświęcamy na produkcję trzody. Kiedy wybudowaliśmy piątą chlewnię, zdecydowaliśmy się, że nie będziemy zwiększyć produkcji, a pójdziemy w przetwórstwo, ponieważ przy naszym zasobie rałów ziemi nie byłoby tyle paszy, żeby wszystko produkować. I to był dobry pomysł, ponieważ przyszedł ASF, ceny spadły i uratowało nas od trudnej sytuacji. Obecnie, kiedy mamy przetwórnię, produkcja tucznika jest podporządkowana produkcji mięsa. Tuczymy ją w sposób specjalny, bez antybiotyków, prowadząc żywienie, aby smak mięsa był jak najbardziej naturalny, ponieważ klient szuka czegoś specyficznego. Działalność marginalna, lokalna i ograniczona umożliwia prowadzenie przetwórstwa i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego. Ta forma sprzedaży skierowana jest przede wszystkim do rodzinnych zakładów produkcyjnych. Rolnicy i mali przedsiębiorcy mogą produkować i bezpośrednio sprzedawać konsumentom lub lokalnym sklepom czy restauracjom wytwarzane przez siebie mięso i wyroby mięsne, produkty rybołówstwa, produkty jajeczne, mleczne albo na bazie siary. Zamierzając prowadzić działalność MLO, musimy złożyć pisemny wniosek na co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Wpisu do rejestru zakładów dokonuje powiatowy lekarz weterynarii, który dodatkowo nadaje rolnikowi indywidualny, weterynaryjny numer identyfikacyjny. W produkcji przetwórczej mięsa są dwa takie etapy, bardzo trudne do opanowania, ale niestety one występują. Pierwszy etap to jest peklowanie mięsa i tutaj jest dodatek tak zwanych soli peklujących, a w tej soli peklującej występuje
tak zwany nitryt, czy azotyn sodu, czy azotan sodu 3 lub 5, w zależności od rodzaju kiełbasy, te związki nie są super bezpieczne dla naszego zdrowia. W sytuacji naszego kraju jest to tym bardziej trudne, że my dużo spożywamy mięsa w postaci przetworzonej. To jest w postaci wędlin. A każda wędlina ma dodatek tej soli pekulującej i tutaj ta ilość spożywanej tej żywności przetworzonej powoduje, że my do swojego organizmu wprowadzamy dosyć dużo tego azotynu sodu, który wzbudza wiele emocji zdrowotnej i wiele jednostek wypowiada się na temat działania toksycznego tego związku. Zamierzenie ustawodawców było takie, żeby rolniczy handel detaliczny był tylko uzupełnieniem i był on przede wszystkim wyjściem takim, gdzie prowadzi się działalność agroturystyczną i w tym momencie możemy sobie rozszerzyć tą działalność, produkując potrawy, przygotowując własne wyroby, ale dla tych ludzi, którzy są na miejscu, na wsi, przyjeżdżają do nas. Natomiast jeżeli chodzi o mole mogą już właśnie spełniać tą rolę zakładów i dzięki temu, że jest to większa produkcja, może to stanowić utrzymanie dla rolników, przedsiębiorców. Dwie nasze główne działalności to jest produkcja roślinna, bo mamy troszeczkę ziemi, którą uprawiamy i oprócz tego prowadzimy dodatkową działalność, przetwórstwo mięsa i mleka. Nauczyłam się robić sery dojrzewające, które zaczęły cieszyć się wśród rodziny i znajomych dużą popularnością. I to skłoniło nas do myślenia o rozpoczęciu dodatkowej działalności. Dodatkowym impulsem była możliwość skorzystania z funduszy unijnych pod kątem różnicowania, czyli w ramach naszej działalności rolniczej mogliśmy dostosować nasze gospodarstwo, nasz budynek do przetwórstwa naszych produktów. Początkowo korzystaliśmy z własnego mleka i przetwórstwo mięsa bazujemy oczywiście na półtuszach, bo nie mamy własnej ubojni. Oprócz produkcji roślinnej mamy jeszcze własne kurki, korzystamy z naszych produktów, możliwie ile możemy do naszego przetwórstwa. Jajka wykorzystujemy na przykład do pieczenia pasztetu, do wytwarzania majonezów. W ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej miejsca produkcji lub miejsca sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego muszą znajdować się na obszarze jednego województwa lub na obszarach powiatów sąsiadujących z tym województwem lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa sąsiadujących z tym województwem. Ograniczeń tych nie stosuje się w przypadku sprzedaży produktów konsumentowi końcowemu podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy organizowanych w celu promocji. Wytwarzamy, podkreślam to, bo to nie jest produkcja, wytwarzamy domowymi sposobami wędliny tradycyjne, garmażerkę, sery dojrzewające, nadburzańskie i majonez. Zaczęliśmy od punktu sprzedaży na miejscu. Oprócz tego mamy obecnie dwa sklepy firmowe w Siedlcach, którymi opiekuje się jeden z synów. Drugi syn jest dystrybutorem naszych produktów, szczególnie do Warszawy, gdzie jest duże zainteresowanie naszymi produktami ze strony sklepików typu Zdrowa Żywność. Realizujemy zamówienie na stoły wiejskie, na różne uroczystości rodzinne. Nasze produkty mięsne, wędliny, garmażerka, wytwarzamy je sposobami tradycyjnymi, czyli leżą w solance około 1,5 tygodnia, nie nas szykujemy. Wędzimy naturalnymi metodami, czyli drewnem olchowym, bo jest najbardziej popularne w naszym regionie. Nie odparzamy tych podstawowych, szlachetnych wędlin, przez co zyskują na smaku, na trwałości, na tym, że w miarę upływu dni dojrzewają, smak ich się pogłębia. Część produktów naszych suszymy, podsuszamy nasze kiełbasy. Mamy również jeden produkt, polędwicę drochicką, która jest tylko i wyłącznie produktem suszonym, czyli najstarszy sposób przechowywania mięsa, najprostszy. Do tego typu działalności trzeba liczyć się z tym, że trzeba dużo siły, dużo wytrwałości, dużo samozaparcia. Ale przebrnęliśmy przez cały etap legalizacji. Trwamy ciągle w tych naszych zamierzeniach, które założyliśmy, że ma być domowo, ma być normalnie, ma być jak najprościej.
nie trujemy ludzi, robimy wszystko, żeby nasze produkty były jak najzdrowsze. Wszystkie informacje dotyczące rozpoczęcia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl. Pomocą służy także Centrum Doradztwa Rolniczego oraz ośrodki doradztwa rolniczego w całym kraju.